Dzień dobry, Dominika Ciosić, dziennik.pl, dziennik Gazeta Prawna. Witam dwóch eurodeputowanych, pan Jacek Sariusz-Wolski, Platforma Obywatelska. Witam. I pan Marek Migalski, Polska Razem. Polska Razem, Jarosława Gowina. Jarosława Pełna Gowina. Pełna nazwa. Panowie, jutro zaczyna się w Brukseli, zaczyna i kończy szczyt jednodniowy Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Prezydent Obama przylatuje do Brukseli. Czego się panowie w ogóle spodziewał się, czegoś panowie po tym szczycie? Sądzę, że nagle te relacje unijno-amerykańskie zaczynają nabierać i treści wagi. Bo do niedawna było bardzo źle. Ameryka się obracała, zwłaszcza Ameryka Obamy, plecami do Europy. Mówiła, że interesuje ją Pacyfik i Azja. Zamierzała redukować swoją obecność wojskową i generalnie biorąc również na płaszczyźnie dyplomatycznej lekko lekceważyła, powiedzmy, Europę. Okazało się, że sprawy ważne, geostrategiczne dzieją się. Mam na myśli inwazję rosyjską na Ukrainę, całą sytuację geopolityczną z tego wynikającą. I jest jakby nawrót obecności czy myślenia amerykańskiego o Europie. On się wyraża po pierwsze w tym, że z opóźnieniem, ale jednak Ameryka się obudziła i zastosowała działania dyplomatyczne i sankcyjne wobec Rosji i włączyła się. No i nawet poszła dalej niż Unia Europejska. W tą sytuację, no poszła dalej w sensie takim liczbowym, jeśli chodzi o pierwszy rzut sankcji. Bardzo głośne to było, natomiast no, substancjalnie no to Europa jakby zagospodarowuje 80% tego terenu, bo to ona kładzie na stole umowę stowarzyszeniową, to ona kładzie na stole 11 miliardów euro, czyli 15 miliardów dolarów. I to ona, gdyby co, będzie płaciła cenę, a nie Ameryka, ponieważ Europa, znaczy handel unijno-rosyjski to jest 250 miliardów, amerykański to jest 20. Czyli Amerykanie niewiele ryzykują, w związku z czym mogą być silni w mowie, żeby nie powiedzieć w gębie, tak jak pani Wiktoria Nuland niefortunnej wypowiedzi. Mm-hmm. Natomiast no, w momencie, kiedy wchodzą w grę już sprawy militarno-strategiczne, to rzeczywiście sytuacja się zmienia, Ameryka staje się dużo bardziej ważna, obiektywnie. No i przede wszystkim wchodzi w grę NATO, bo to właśnie NATO dzisiaj zwiększa swoją obecność w przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii, Republik Bałtyckich. I to NATO dzisiaj głównie jest naszym, również Polski, ale wszystkich członków NATO, instytucją i gwarantem, że gdzieś jest ta czerwona linia, której Rosja nie będzie mogła przekroczyć. A pana zdaniem dobrze prowadziliśmy przez ostatnie lata w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo z mojego subiektywnego... My, czyli Polska, polski rząd, bo z mojego subiektywnego odbioru to wyglądało w ten sposób, że dajemy Ameryce wszystko, a właściwie bierzemy tylko resztki ze stołu pańskiego. Wysyłaliśmy mięso armatnie do Iraku, do Afganistanu, wspieraliśmy Amerykę na każdym możliwym sposób, natomiast co, nawet wizy nie zniesiono dla Polaków. Ja zaraz wykorzystam tę sytuację do ataku, brutalnego ataku na rząd Donalda Tuska za politykę, ale najpierw muszę wesprzeć pana ministra w jego tezie o tym odwracaniu się, bo to rzeczywiście było tak, że Stany Zjednoczone odwracały się od Europy. Też trochę Europa odwracała się od Stanów Zjednoczonych. Takim klasycznym przykładem jest to, że pana Snowdena chciano wybrać w Parlamencie Europejskim na laureata Nagrody Sacharowa. Sacharowa, czyli, tak, no czyli dawnego dysydenta radzieckiego czy rosyjskiego, to odwracanie się wzajemne było faktem. Ono nie służyło w moim przekonaniu ani jednej, ani drugiej strony i dzisiaj troszeczkę konkludujemy właśnie w ten oto sposób. To znaczy, że bezpieczeństwo europejskie bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest kalekie, jest kulawe, jest niepełne. Widzimy to dzisiaj w obliczu kryzysu ukraińskiego. To dobrze, że Ameryka przynajmniej słownie chce włączyć się do rozwiązywania tego problemu, bo to, jak rozumiem, będzie jeden z dwóch czy z trzech głównych tematów tego szczytu. Sankcje są czymś oczywistym i europejskie, i amerykańskie. Jedną z osób objętych tymi sankcjami jest Siergiej Sielieźniak. To jest wiceszef Dumy, który jednocześnie jest współprzewodniczącym PCC, czyli tego wspólnego ciała delegacji do spraw kontaktów z Rosją w Parlamencie Europejskim, której to delegacji jestem członkiem, i Dumy Państwowej. Mm-hmm. Więc to na przykład utrudnia już nam współpracę z nimi. Myśmy jako delegacja do spraw kontaktów z Rosją odwołali, notabene na mój wniosek, wizytę w Permie, uznając, że dzisiaj wizyta eurodeputowanych w Rosji byłaby legitymizowaniem tego, co się dzieje. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, oczywiście, że to jest
jest, że ja mam dużo krytycznych uwag wobec rządu za ostatnie 7 lat w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ponieważ na to nachodziły i wzajemne chęci, niechęci, jest dosyć powszechnie, znaczy na początku, zwłaszcza chyba pierwszej kadencji, mam wrażenie, panie ministrze, była taka jak gdyby próba trochę prowokowania Ameryki ze strony ministra Sikorskiego, pokazywania, że my możemy grać na wielu fortepianach, ale to się trochę odbijało takim pogorszeniem się kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, ale dzisiaj widać, że i polski rząd, i polska opozycja rozumie bardzo dobrze, że obecność Stanów Zjednoczonych w naszym rejonie świata jest czymś absolutnie koniecznym. No tak, ale mi chodzi o to, co jeszcze wcześniejszy rząd też mają trochę na sumieniu, poczynając od rządów Leszka Millera, później Jarosława Kaczyńskiego też i włączając to Donalda Tuska, czyli właśnie taką jednostronność, jednostronną gotowość, trochę za czasów Tuska osłabioną i właściwie małe, bardzo nikłe egzekwowanie tego, co my powinniśmy dostać. Czy te relacje, jeśli ja jeszcze mogę tylko dokończyć tę myśl, te relacje oczywiście nie są zrównoważone, dlatego że potencjał Polski i Stanów Zjednoczonych jest niewspółmierny. Natomiast to, że myśmy tych relacji nie wykorzystywali tak, jak mogliśmy je wykorzystać, jest dla mnie oczywistością. Oczywistością jest jeszcze to, że nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas kwestią żywotną, jest kwestią być albo nie być. I myślę, że każdy rząd Rzeczpospolitej, który negowałby konieczność bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza bliskiej współpracy militarnej i politycznej, o gospodarce możemy rozmawiać, czy to aby na pewno jest najważniejszy dla nas partner, taki rząd działałby przeciwko interesom państwa polskiego. Jeśli mogę, znaczy chcę wskazać na niespójność tego stanowiska krytyków polityki wobec Stanów Zjednoczonych, polityki rządu, bo z jednej strony jest takie trąbtadrackie domaganie się ostro z Ameryką, z przytupem i co my, albośmy to jacy tacy i co my im pokażemy i do czego ich nie zmusimy. A z drugiej strony Ameryka jest bardzo ważna i absolutnie na topie. Więc jedno z drugim się kupy nie trzyma. Chcę powiedzieć, że polska polityka jest taka, jaka może być. To znaczy z jednej strony domaga się tego, czego oczekujemy od Amerykanów, obecności w Europie, zniesienia wiz i tarczy. Wiz nie znieśli, tarczy nie zainstalowali, a obecność w Europie zmniejszali, teraz prawdopodobnie się to zmieni. A z drugiej strony rzeczywiście jest to i ten kryzys dzisiejszy wokół Rosji, Ukrainy udowadnia, że no w sytuacji ekstremalnej zagrożenia bezpieczeństwa liczyć można na coś twardego. A to twarde to jest NATO, a NATO to są Amerykanie. Jak trwoga to do... To do Stanów Zjednoczonych i o tym też pamiętajmy. No, może też jak wspólny wróg się pojawia, to wtedy cementuje także się. Wydaje mi się, że dobre jest właśnie takie, jak to polski rząd robi. No, domaganie się różnych rzeczy w sferze handlowej, ekonomicznej, czyli wizy. Chcemy żeby na przykład ta umowa handlowa TTIP powstała, jesteśmy zwolennikami. Chyba raczej jesteśmy po stronie Francuzów, jeśli chodzi o tak zwany wyjątek kulturalny, czyli prawa własności intelektualnej, głównie w dziedzinie przedmiotów sztuki. Zresztą tak się wszyscy polscy wielcy artyści sceny teatru i filmu wypowiedzieli. Także to nie jest tak, że we wszystkich sprawach jesteśmy albo pro, cokolwiek by to nie oznaczało, amerykańscy albo anty. Natomiast żeby to nie było też takie jednostronne, grzechy na sumieniu ma również Europa. Mówiąc wprost, praktykuje, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, jazdę na gapę, czyli free riding, redukuje swoje budżety i uważa, że Stany Zjednoczone mają za to płacić, a Stany Zjednoczone już kilka lat temu powiedziały ustami swojego sekretarza obrony tu w Brukseli, że albo Ameryka, albo Europa swój wkład będzie finansowy wnosiła, albo Ameryka przestanie nas chronić i że ostatni raz w Libii pożyczali Europie swoje samoloty zwiadowcze i amunicję. I że się wycofują, a sytuacja energetyczna Ameryki może spowodować, że się również wycofają z Zatoki Perskiej i powiedzą, ależ to jest wasz teatr wojny czy nie wojny i na pewno Morze Śródziemne, więc stańcie na własnych nogach, wydawajcie więcej pieniędzy. I mówią, my Amerykanie nie mamy jeszcze, to jest przecież priorytet Obamy, systemu zabezpieczenia społecznego w dziedzinie zdrowia. Wy macie, uważamy, że za duży, ja cytuję Amerykanów, natomiast oszczędzacie na zbrojeniach, a my Amerykanie mamy za to płacić. No więc gdzie jest logika i gdzie jest sprawiedliwość? I żądają tego, co się nazywa burden sharing, czyli równomiernego ponoszenia kosztów. Także ja sądzę, że ten kryzys unaocznia, jak bardzo jednak Europa potrzebuje Ameryki i Ameryka Europy.
i że in plus się te relacje przewartościują. Jestem tu w parlamencie szefem delegacji do spraw NATO, czyli tego kluczowego zwornika tej relacji transatlantyckiej i obserwuję czasem z rozpaczą, czy z wielkim zawodem, jak jest źle, a teraz w tej złej sytuacji dramatycznej sądzę, że pewna korekta nastąpi. Natomiast Amerykanie muszą się przestać wycofywać z Europy wszelako, a Europejczycy muszą wziąć na swoje barki obronę i swoje bezpieczeństwo w dużo większym stopniu niż dotąd, ponieważ asymetryczny związek nie będzie długo działał, a wobec radykalizującej się Rosji naprawdę już przestały być żarty. Mamy dynamicznie rozwijający się proces odtwarzania Związku Sowieckiego i powrót do zimnej wojny. Cieszmy się, że to będzie zimna wojna, bo zimna wojna była po to i takowa była po to, żeby nie było gorącej. Także tutaj sojusz europejsko-atlantycki jest absolutnie potrzebny, jak najściślejszy. Obie strony muszą to przemyśleć, a nie ma kraju w Europie bardziej z tym zainteresowanego niż Polska. Zresztą jest ciekawe, dlatego że to, co pan poseł powiedział, jest również uwidocznione w poglądach politycznych europosłów i w ogóle posłów polskich. To znaczy ta proamerykańskość, cokolwiek to oznacza, czy to zorientowanie się... To jest propolskość, panie pośle. Propolskość, oczywiście, że tak, dlatego że my rozumiemy... Realne odczytanie polskich interesów. Dokładnie tak to też odczytuję i na tej podstawie twierdzę coś takiego, że to właściwie jest podzielane przez większość polskiej klasy politycznej z bardzo małymi wyjątkami. Znaczy od lewicy do prawicy właściwie wszyscy to rozumieją, że gwarantem bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza w obliczu reimperializacji Rosji, są Stany Zjednoczone i NATO. I to bardzo nie, często... Nie, jest sojusz transatlantycki. W tej kolejności. No tak, dobrze. Niech i tak razem, będzie. Bo Stany Zjednoczone bez udziału Europy powiedzą dziękujemy, do widzenia. Być może sama Europa bez Stanów Zjednoczonych jest bezbronna. Być może tylko pan razem. I to widać, że jak gdyby to jest rozumiane przez większość tych, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa. My niestety tutaj na sali w Brukseli bardzo często widzimy nastroje antyamerykańskie. One są różnie, czasami mają większość na sali, czasami nie. Natomiast my czasami jesteśmy zaskoczeni tym, jak my bardzo, posłowie z różnych frakcji, rozumiemy znaczenie i ważność tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jak te relacje są niezrozumiane przez inne nacje, przez innych polityków, zwłaszcza lewicowych. To jest bardzo cenna uwaga, bo im bardziej na lewo centrum, tym bardziej prorosyjskie i tam bardziej antyamerykańskie nastroje. I to też jest ważne, jeżeli mówimy o tym, kto kogo gdzie w jakiej części sceny politycznej europejskiej powinien reprezentować. No właśnie, bo tutaj też chciałam się zapytać o stanowisko Europarlamentu, bo niedawno było to straszne, to święte oburzenie wręcz na to, jak podli Amerykanie mogli podsłuchiwać Europę. Tutaj to, o czym pan wspomniał, to wychwalanie, gloryfikowanie Snowdena. A czy właśnie Snowden, to ujawnienie afery podsłuchowej, czy to też nie było takie przypadkowe, zupełnie przypadkowe było, bo akurat w czasie, kiedy negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską... Dzisiaj już dużo więcej wiemy. Snowden to jest agent rosyjski, to jest raz. Dwa, szum wokół tego był robiony na potrzeby PR-u i lewicowych mediów. Po trzecie, te same instalacje, które podsłuchiwały Europę, chociaż potem dużo cieńszym głosem wielu przywódców powiedział, że my w ten sam sposób, notabene to mamy sprzęt, chodzi o Niemców, posłuchujemy Amerykanów. Natomiast w tej chwili naszym problemem jest nie to, że nas posłuchają. Problem jest to, że Amerykanie niedokładnie podsłuchiwali sytuację na Krymie. To jest problem. Dlatego się okazało, że zostali zagłuszeni w sensie szpiegowania sytuacji militarnej wokół Krymu i inwazji. Zostali przegrali z Rosjanami, krótko mówiąc. Dowiedzieli się o pewnych rzeczach później, ponieważ nastąpiło, ja nie znam się na technice, ale konkluzja jest taka, że jak gdyby Rosjanie tak to zrobili, że Amerykanie nie mieli na słuchu na to, co się działo w sensie zbliżania się wojsk na Krymu, przewidzieli inwazję z innej strony i w ogóle ją, dowiedzieli się o niej za późno. Aż się nie chce wierzyć, że tacy potężni podsłuchujący rozmowy wszystkich polityków, włącznie z prywatnymi tajemnicami, także nie wiedzą, że się dzieje najazd na inwazję na Krym. Czyli problemem nie także jest to, że podsłuchują, ale nie podsłuchują, tylko że nie dość dobrze podsłuchują, bo ja jestem zwolennikiem tezy, że ważniejsze jest bezpieczeństwo, a dopiero potem moja prywatna, chociaż mnie to irytuje, kiedy mnie przeszukują, kiedy wchodzę do samolotu, ale ja wolę dolecieć i być przeszukanym, nawet jeżeli mnie to przeszkadza, niż nie być, tak, i ewentualnie odpukać, nie dolecieć. Także żyjemy w takim świecie,
że trzeba założyć, że wszystko jest możliwe do podsłuchania, no bo taka technologia zapanowała i pewnie będzie dalej szła w tym kierunku. Więc moją troską raczej byłoby to, żeby Amerykanie, notabene z tych samolotów, które NATO wysłało, AWACS-ów, czyli specjalnych szpiegowskich samolotów, które dzisiaj wiszą, w nocy można je zobaczyć nad polskim niebem i nad rumuńskim, żeby było dobrze wiadomo, kto co i gdzie i jakie oddziały wojska kieruje. To jest naturalne napięcie, przepraszam za taki wtręt filozoficzny, między bezpieczeństwem a wolnością czy swobodami. Znaczy, im więcej bezpieczeństwa, tym mniej swobody i wolności, im więcej wolności, tym mniej bezpieczeństwa. I ten dylemat... W cywilizacji naszej, panie pośle, jest rozwiązanie. Ograniczenie tyle, ile niezbędne i jednocześnie demokracja zna metody kontroli, żeby nie dochodziło do nadużyć. To chciałem powiedzieć. I na to jest uwrażliwiony Parlament Europejski. Jedno drugiemu nie przeczy, tylko musi być mądrze to zorganizowane. Wybór jednego bądź drugiego bez uwzględnienia tej drugiej wartości jest po prostu absurdalny i wiadomo, że żaden odpowiedzialny polityk nie jest w stanie wybrać tylko bezpieczeństwa kosztem całkowitego braku wolności. Pytanie, czy chodzi w skarpetkach, czy w krawacie. No więc to są absurdalne dylematy. I w tym znaczeniu to, co my tutaj robimy, musi zapewnić i jedno, i drugie. Znaczy, nie bądźmy hipokrytami, znaczy wszyscy mamy więcej niż 12 lat. Panie redaktor, akurat ta różnica od 12 lat do pani prawdziwego jest najmniejsza. My z panem ministrem jesteśmy w trochę gorszej sytuacji, ale wszyscy wiemy, że po prostu na świecie się ludzie podsłuchują. Znaczy podsłuchują się, nie chodzi mi o prywatne rzeczy, tylko państwa się podsłuchują. A to oznacza wobec tego, że nie jest, znaczy jeśli my udajemy zszokowanie tym, że Amerykanie nas podsłuchują, to znaczy, że bierzemy udział w nie swojej grze. Ale niektórzy twierdzą, że właśnie przyjaciół trzeba podsłuchiwać, żeby być do końca pewne, że są przyjaciółmi. Tak. No właśnie, ale tak jeszcze wracając do stanowiska europosłów, o których pan wspomniał, zwłaszcza lewica europejska, trochę liberałowie. Jeszcze niedawno, jeszcze w ubiegłym tygodniu czytałam taki postulat, żeby uzależnić dalsze negocjacje tej umowy handlowej od właśnie amerykańskiego przyznania się walnięcia w klatę piersiową i obiecania, że nie będziemy już podsłuchiwać. Czy to nie jest takie odwrócenie właśnie tutaj też konkluduje to, co panowie mówią. Amerykanie nie są bezwinni, my dobrze wiemy, tak, w jakim zakresie oni też, i oni muszą to skorygować. Natomiast nie można wydawać dziecka z kąpielą. No oczywiście. Teza, iż jak Amerykanie... Bo na pewno nie podsłuchują. Nie, no oczywiście, oni nie stosują. No więc to jest, gdybyśmy zaakceptowali tę prowokację intelektualną, pani redaktor, to po prostu wyszlibyśmy na ludzi niepoważnie. Tak oczywiście nie jest. Jeśli to jest tak, że w naszej Izbie Snowden cieszy się większą popularnością niż nominowani więźniowie Białorusi czy Chodorkowski, no to znaczy o tym, że część naszej szali, część na szczęście akurat w tej materii mniejsza, oszalała na swoją chorobę, która toczy ich od wielu lat. I zadaniem polskich polityków i tych polityków z innych nacji, którzy na szczęście potrafią od czasu do czasu coś sensownego tutaj zrobić, jest to, żeby zapanować nad tymi, którzy uważają, że całym złem na świecie to są Amerykanie, a światło radości i prawdy i wolności wychodzi ze wschodu. To jest oczywiście myślenie mętne, błędne i akurat Polacy ze swoimi instytucjami, doświadczeniem, z OSW, z przyzna pan, że nikt nam bardzo tak nie pomógł jak ostatnio Putin. To prawda, znaczy trochę to jest tak, że... Tak, oczywiście chcąc, nie chcąc, bo to jak pisał, jak jest napisane w Faustie, jest, że zło jest tą cząstką materii, czy diabeł jest tą cząstką materii, która zła pragnąc dobro czyni. Więc być może rzeczywiście taka jest puenta tych usilnych starań Putina. No i to, co pan powiedział parę dni temu, jak rozmawialiśmy prywatnie na korytarzu, że Parlament Europejski powinien przeprosić, może w cudzysłowie, Landsbergisa, którego do tej pory przez tyle lat, przez 10 lat wyśmiewano za jego rzekomą histeryczną rusofobię. Każde jego wystąpienie, jak zaczynał przestrzegać przed Rosją, dyktatorskimi zapędami Putina, było wyśmiewane. Uważany był za histeryka takiego chorego człowieka. To ja akurat dałem przykład byłego prezydenta Litwy Landsbergisa. Natomiast ja mówiłem o nas. My tu wylądowaliśmy, niektórzy z nas 10 lat temu, polscy posłowie, nie tylko, i byliśmy uważani za rusofobów. Lat ileś musiało minąć, żeby oni zdali sobie sprawę z tego, że jednak my mamy rację. To było bardzo długi proces i to trwało. Żeby zrozumieć, że my nie jesteśmy wcale rusofobami, tylko jesteśmy sowietofobami. Tylko niektórych zrozumienie tej różnicy delikatnej przekraczało możliwości albo chęci. Taka dosyć gorzka refleksja jest dzisiaj, że kiedy ostrzegaliśmy przed prawdziwą naturą władców Rosji, bo przecież my jesteśmy zainteresowani
Nagroda, największa nagroda praw człowieka nosi imię Rosenina. Sacharowa. Wielka sala imienia Politkowskiej. Czcimy i wenerujemy literaturę i osiągnięcia myśli literatury sztuki rosyjskiej. I chcielibyśmy, żeby Rosjanie wrócili do swoich europejskich korzeni. Także bronimy tego, co jest w interesie Rosjan, przeciwko temu, co robi dyktatorska władza rosyjska, włącznie z inwazjami, poprzednio na Gruzję i poprzednio na Na Ukrainę. Przypomnę, że Parlament Europejski dwukrotnie w swoich rezolucjach uznawał wybory w Rosji prezydenckie, parlamentarne za not fair and not free, niewolne i nieuczciwe, więc my widzimy ten proces, że to nie jest tak, że Putin jest aby na pewno takim jasnym wyrazem, emanacją narodu rosyjskiego, dlatego że to, że on stał się prezydentem i że od wielu lat sprawuje quasi-dyktatorską władzę, nie jest wynikiem jasnych procesów demokratycznych, tylko wiemy o łamaniu praw człowieka, media słamszone, opozycja słamszona. Tak jest, więc my naprawdę dostrzegamy to, że to, co my mówimy, nie jest wymierzone i nie jest spowodowane tym, co myślą Rosjanie i jak się zachowują, tylko tym, co myśli i jak zachowuje się Kreml. Pan redaktor pyta nie o cenę samej rzeczy moskiewskiej, tylko o to, jaką drogę my tutaj przeszliśmy. I przeszliśmy drogę od niedawania wiary naszym sądom intuicyjnym, opartym o ekspertyzę i tak dalej, po dzisiaj, kiedy oni mówią, przychodzą do nas, pytają i mówią, tak, mieliście rację. Późno, trochę gorzka jest ta sekwencja, natomiast dobrze, że jest. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem tutaj pracę o połowę krócej niż pan minister, chociaż mam nadzieję, że wyrówna ten rekord 10 lat, czy 15, bo życzę wszystkiego najlepszego w najbliższych wyborach panu ministrowi, ale pamiętam, jak zaczynałem tutaj swoją karierę. Gdy pan życzył, to pan złośliwości na mój temat. To na inną rozmowę. Natomiast ja pamiętam, jak zaczynałem pracę tutaj jako członek delegacji do spraw kontaktu z Rosją, jak ja byłem nie rozumiałem przewodniczącego naszej delegacji niemieckiego socjalisty Fleckensteina, który po prostu na moje krytyczne uwagi wobec jego pracy i tego, jak on chce kooperować z Rosjanami, patrzył na mnie jak na rusofoba, który swoje jakieś obsesje i fobie właśnie prezentuje. Dzisiaj czasami przychodzi i mówi, Marek, to jak to tam? Ja mówię, to jest taki tak. Ja mówię, aha, no to dziękuję. Oczywiście jeszcze w dalszym ciągu nie przekopaliśmy, po to potrzebuję następnych 5 lat, ale praca nad naszymi kolegami zachodnimi trwa. I ostatnie pytanie, panowie. Dla kogo jest bardziej korzystna umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską? Proszę mi, to jest policzone. To jest 200 miliardów dla jednych, 190 dla drugich. Podobnie. Generalnie biorąc, tam też jest policzone, w jaki sposób to z pewnym dystansem jako ekonomista znający jednak, jak się robi tak zwane metody ilościowe. Do tego podchodzę, ale że jedno gospodarstwo domowe to zyska tyle i tyle, i tam są liczby podawane. Generalnie biorąc, i to jest prawdziwe, otwarcie tych dwóch rynków wzajemne, czyli jednolity rynek, to co mamy w Unii Europejskiej, swoboda przepływu towarów, usług i kapitału, nie ludzi, to tworzy nową wartość. Tego efektem jest w Europie większe bogactwo, ponieważ połączyliśmy nasze gospodarki. I bardziej zaawansowana forma tego jest, to jest sprawa wolnego handlu, gdzie nie tylko są obalone wszelkiego rodzaju cła i inne bariery na granicy, ale system regulacji prawnych tu i tam jest podobny, jeśli nie tożsamy. I to w tym kierunku zmierza. To jest bardzo trudne. W pewnym momencie na przykład to będzie wymagało tego, żeby legislatorzy europejscy, czyli my tutaj, i kongresmeni, żeby sprawiać, żeby ich ustawy i nasze ustawy były podobne albo zbieżne, dlatego żeby warunki prowadzenia biznesu, handlu i wszelkich działalności gospodarczych były podobne. Ale jeżeli to się zrobi, to tworzy się znany w ekonomii efekt synergii, czyli jest lepsza alokacja, przepraszam za żargon, zasobów ludzkich, materialnych, wszelakich, i per saldo dostajemy większy produkt, niż byśmy mieli gospodarując osobna. Więc połączenie tych dwóch gospodarek, czy tego typu połączenie strefą wolnego handlu i inwestycji, i właśnie z tym oprzyrządowaniem regulacyjnym, da nam korzyści po obu stronach, więcej dobrobytu, więcej dynamiki gospodarczej. Czasami to może być bolesne czy niewygodne, czasami to będzie tak, że w jakichś obszarach, sektorach będzie bolało, bo to będzie wymiana wzajemnych koncesji, ale generalnie biorąc korzystne dla obu stron. I wracając do tej części strategiczno-politycznej, to jest ekonomiczne NATO.
I to jest bardzo ważne, nie tylko w wymiarze stricte gospodarczym, bo dzisiaj zaczynamy i dobrze przestawać nieco patrzeć na Unię Europejską, czy w ogóle na świat, ale wszystkim na Unię jako na kasę wyłącznie, na dojną krowę, która daje fundusze i tak dalej, tylko na pewien konstrukt polityczny, który daje nam coś, co jest ważniejsze od dobrobytu, bezpieczeństwo. Jeżeli podbudować, już kończę, jeżeli podbudować ten sojusz transatlantycki, o którym tak wiele żeśmy mówili, jak jest bardzo ważny w tych dzisiejszych trudnych czasach, to jeżeli dać mu podstawę, i to jest dodatkowy argument, żeby zmierzać do jak najszybszego konkludowania, i takie będą między innymi efekty tych rozmów Obama-Europa, żeby pospieszyć się z umową TTIP, między innymi strzelenie ważną dla tej sytuacji uwolnieniem amerykańskiej energii, czyli zezwoleniem, żeby gaz płynął do Europy, to zmieni in plus naszą sytuację. Generalnie biorąc, żeby spojrzeć na tę umowę nie tylko z punktu widzenia oczywistych korzyści gospodarczych, z punktu widzenia strategicznych imperatywów współpracy wobec zagrożeń w przyszłym świecie w tle Rosja. Ten układ jest absolutnie symbiotycznie korzystny. Znaczy on jest nie tylko synergiczny, ale również symbiotyczny. Nie można sobie wyobrazić lepszego partnera dla Unii Europejskiej niż Stany Zjednoczone. Ze względów ekonomicznych, ale ze względów właśnie tych, o których mówił... System wartości, bezpieczeństwo, kooperacja. I nie ma znaczenia, czy jedna strona zyska na tym więcej, czy mniej 10 miliardów. Dlatego, że ja może nie jako ekonomista, ale jako politolog, socjolog powiem, że wierzę tylko w te statystyki, które sam sfałszowałem. A to oznacza wobec tego, że nie przejmujmy się tym, że tam ktoś 200 czy 190, to jest układ korzystny dla obu stron, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale wszystkich innych, społecznych, politycznych, kwestii bezpieczeństwa. Wobec tego powinniśmy być bardzo żywotnie zainteresowani, żeby konkluzje tego szczytu były jak najbardziej korzystne, jak najbardziej oczywiste i konkretne, dlatego że na tym zyskają absolutnie wszyscy, Europejczycy i Amerykanie i świat. Bardzo panom dziękuję, bardzo optymistyczny akcent. No może inaczej na to patrzy Rosja, no ale... No, chociaż tak. Nie, ta Rosja, o której mówiliśmy, patrzy na to na pewno z radością. Tak. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu.